Teraz pogadamy o kontrowersyjnej konferencji Fame MMA. Zaczynając od pierwszego panelu, w którym swoją potyczkę słowną miały Liza i Nafcia. Konflikt pań trwał już dosyć długo, zaczynając od lekkich pstryczków, kończywszy na wyzywaniu się od kury. Ja siedzę na streamie i mogę siedzieć sobie i być nudną, ale przynajmniej nie opierać na lewo i prawo. Ja ogólnie tak, oczywiście twierdzę, że każdy może robić, co mu się żywnie podoba i na tym polega właśnie piękno wolności. Niech tak będzie jak najdłużej. Ale jednocześnie uważam, że Liza jest jedną z tych dziewczyn, które normalizują nieustannie seksualizowanie kobiet. Bo z jednej strony walczy się z seksualizacją kobiet, z jednej strony kobiety dają wyraz niechęci temu, że mężczyźni bardzo często je seksualizują. I na przykład teraz wiem, że jakiś był ruch wobec pielęgniarek, że chyba pielęgniarki to zorganizowały. Miało się to odnosić od tego, że mężczyźni podobno często je seksualizują w pracy. A z drugiej strony są takie właśnie dziewczyny jak Liza, które jedyne co potrafią zrobić, to zmonetyzować swoje cycki, swoją dupę i krzyczą, że to jest super zajebiste i krzyczą, że inne laski im tego zazdroszczą. Mori napisała, ale ty w tym temacie. Słuchaj, Mori, jeżeli masz ochotę wypiąć dupę, bo podejrzewam, że masz, skoro ci to przeszkadza, zrobić sobie zdjęcie, sprzedać je na OnlyFansie, to ja ci tego nie zakażę. I ci sprzedawaj. Sorry, ja nie kupię. Nawet za darmo nie chcę na tą dupę patrzeć. Więc nie wysyłaj. Ale zamknij. Pozwól, że powiem, że jest to żałosne. Więc naprawdę panie zachowały mega poziom. Jednak podczas ich face to face'a ze strony Lizy padło wyzwisko, które wywołało największą burzę medialną, bo nazwała Nafcie białą pi... Nie balam się Dominiki, nie balam się na namie, a ciebie biała pi... Bać się też nie będę. O ile samo określenie pi... pewnie nie przeszłoby większym echem, o tyle podkreślenie koloru skóry tutaj sprawiło, że temat zrobił się gorący. Jak gdybym miał zgadywać, jeżeli chodzi o ten hejt, który skumulował się wokół Lizy po tym określeniu biała pi... to mi się wydaje, że to jest taki wyraz niechęci naszego społeczeństwa, bardzo słuszny wyraz niechęci, właśnie polegający na tym, że niektórzy mają tak zwanego N-word pasa. I to działa w ten sposób, że jeżeli osoba czarnoskóra dopuści się obelgi, to jest zajebiście, ale jeżeli w stronę czarnoskórej osoby ty się dopuścisz obelgi, to jesteś najgorszym człowiekiem na świecie i nie tylko zostaniesz zlinczowany przez społeczeństwo, nie tylko dostaniesz kary na współpracy, bo firmy potwierdziły, że jesteś rasistą, to na domiar złego jeszcze możesz dostać pozew. Możesz po prostu trafić do prokuratury i będziesz rozpatrywany w kategorii rasisty. Co jest totalnym skurwysyństwem moim zdaniem, bo to nie tak nazywa się równość. Albo jeżeli działa to w drugą stronę, to jaja. Ja uważam, że to jest właśnie wyraz tej frustracji, która w nas siedzi i uważam, że bardzo słusznie. Ja temu w chuj przyklaskuję, mega to propsuję. Uważam, że jeżeli te osoby czarnoskóre chcą walczyć o wolność, to niech też, o równość, sorry, to niech też się zachowują równie w porządku. Nie możesz wymagać tego, że ktoś cię będzie szanował i jednocześnie jego nie szanować. Zresztą w Polsce nawet dochodzi do takich absurdów, że w momencie, w którym pokłóci się dwójka ludzi, jedna osoba będzie białoskóra, a druga osoba będzie czarnoskóra i te dwie osoby się ze sobą pobiją. Nie mówimy o napaści, nie mówimy o tym, że ktoś podejdzie komuś z partyzanta sprzeda lufę, tylko będą się bić ze sobą, to nagle się okazuje, że jakaś osoba białoskóra nie jest sądzona za napaść, za pobicie znaczy, tylko jest oskarżona o pobicie na tle rasistowskim. Rozumiesz ten absurd? Czy nie jest to rasistowskie, że z góry zakładasz, że ktoś pobił się z kimś tylko przez kolor skóry? Bo moim zdaniem to jest właśnie wyrazem rasizmu. No, jakby ja znam ze swojego środowiska taki przypadek, gdzie właśnie gość pobił się ze sobą czarnoskórą, z innego wyznania chyba i dostał właśnie na tle tym rasistowskim oskarżenie rzekome. I tam była już dużo grubsza lista gdzieś tam konsekwencji, nie? Prawnych. Jemu tam finalnie udało się w miarę obronną ręką wyjść, bo to majętny gość, więc też miał dobrych prawników, więc gdzieś tam udało się, żeby ta kara nie była zbyt wysoka, ale gdzieś tam potencjalnie kara była spora, nie? Poza tym to też jest ciekawe, bo moim zdaniem to jest strasznie chujne. Liza ma zajebistego kurwa no matter what pasa. Czyli ja mogę powiedzieć, co chcę, bo ja jestem tak, pierwsze czarnoskóra, więc jak ty mnie obrazisz, jesteś rasistą i osoby czarnoskóre bardzo często z tego argumentu korzystają w niesłusznych sytuacjach. A po drugie, takim drugim argumentem jest to, że ja przecież jestem z Ukrainy, a na Ukrainie jest wojna. I okej, jak najbardziej, jest to faktem, super, że osoby, które zostały dotknięte wojną, znalazły schronienie w naszym kraju czy w innych krajach europejskich. Ale nie możesz używać argumentu wojny, pochodzenia i koloru skóry, żeby usprawiedliwiać wszystkie swoje błędy. Ty mi nie możesz powiedzieć niczego złego, bo w moim kraju jest wojna. Ty mi nie możesz powiedzieć niczego złego, bo ja jestem czarnoskóry. Więc uważam, że to się stało jest zajebiste, jest to w 100% słuszne. Bardzo dobrze, że ludzie już na tyle się sfrustrowali tym,
że dali ujście tym emocjom, mówiąc, że to Liza jest rasistką w tej sytuacji, to po pierwsze. A po drugie też uważam, ostrzegając do tego wszystkiego, o czym powiedziałem, że Liza zadziałała bardzo na szkodę innych osób czarnoskórych. Bo jeżeli ktoś faktycznie jest rasistą, to patrzcie, jaki on teraz ma argument w ręku. No, jeżeli tobie można być rasistą, to ja też mogę nim być. Wiesz, o co chodzi? I na tym też mogą potencjalnie ucierpieć inne osoby, które są czarnoskóre. Czy ją jakoś ukarali? Nie mówiłbym o karze stricte wynikającej z konsekwencji prawnych, czy z konsekwencji finansowych, które zostałyby nałożone na przykład w tym momencie przez federację. No ale karą samą w sobie jest gdzieś tam niechęć społeczna. Ja też uważam, że ludzie do tego nie podeszli do końca w odpowiedni sposób, bo widzę, że często ją wyzywają od małp i tak dalej. Czy gdzieś tam podkreślają jej kolor skóry, żeby powiedzieć coś na zasadzie tobie wolno, to mi też. To nie jest kurwa rewelacyjny sposób, ale sam fakt, że to krytykują i mówią, że jest to rasizm i mówią, że to nie jest równość, to z tym się 100% zgadzam i to jest dobra forma protestu. Tygodniowa norma populizmu wyrobiona w jeden dzień, świetna robota. No, możesz się śmiać, ale ja akurat o tym od dawna mówię, od dawna to powtarzam, bo to jest rzecz, która niemiłosiernie mnie wkurza. Wkurza mnie wiele rzeczy, tak samo mnie na przykład girls power i takie na siłę próbowanie tworzenia podziałów. Nie ma czegoś takiego jak girls power. Albo dziewczyna ma rację, albo jej nie ma. Nie ma znaczenia, jakiej jesteś płci, kurwa, koloru skóry i wyznania. Albo rację posiadasz, albo nie posiadasz. I tyle. Koniec, kropka. Pierdalaj. Nafcia od razu po tych słowach podkreśliła, że rasizm nie działa tylko w jedną stronę, jak to często interpretują media. Podobnego zdania są internauci, podkreślając wyraźnie, iż gdyby sytuacja miała mi... Potem ja też uważam, że wysoce nie w porządku jest przyjeżdżanie właśnie do obcego kraju i rzucanie tekstów rasistowskich. Bo w momencie, w którym tutaj żyjesz, zarabiasz w tym kraju, zresztą jak mnie mam, bardzo dobrze żyjesz, bo na free fightach złych pieniędzy wcale nie ma, więc dobrze ci się żyje. Udało ci się gdzieś tam odkuć na szczęście po przeżytej tragedii w życiu. I pokazujesz taki totalny brak szacunku dla ludzi, którzy cię otaczają, dla ludzi, którzy w dużym uproszczeniu, ale bądź co bądź jednak cię karmią, dają ci schronienie. Nie jest to okej, tyle. Miejsce ze strony Nafci i w taki sposób nazwałaby Lizę, natychmiast zostałaby usunięta z federacji i bardzo możliwe, że z internetu. Ale gdyby tutaj role były odwrócone, to wcale nie zdziwiłbym się, gdyby nagle Nafcia dostała jakąś karę finansową. A ja powiem inaczej, a ja mówię, że tak by było, jestem święcie przekonany o tym, że jeżeli Nafcia użyłaby rasistowskiego komentarza w kierunku do Lizy, dostałaby karę finansową, bądź jeszcze toczone byłyby rozmowy odnośnie tego, żeby potencjalnie usunąć ją z przyszłych walk. Oczywiście, że tak by było i przestańmy pierdolić, że być może, na pewno by tak było. Tak samo nie zdziwiłbym się, gdyby ta sprawa była potem toczona w sądzie i byłaby oskarżana o rasizm. To są fakty, a nie domniemania nawet, uważam. Mówię fakty, dlatego że historia innych osób to pokazuje. Tak, i też bardzo możliwe, że skończyłaby przy okazji z banem na Twitchu, no. Dlatego, że szereg zgłoszeń by został wysłany do Twitch TV. Liza w wywiadach po tym wszystkim próbowała się jeszcze usprawiedliwiać ze swojego tekstu. De facto jest biała. Nazwać kogoś największą sztą internetu to jest o wiele gorzej niż ja powiedziałam, że jest biała. Ona tak cię nazwała? Tak. I to zbliżenie. Dobra, czy Liza jest największą szmatą i internetu? Myślę, że nie. I wiadomo, że było to hiperboliczne i miało w zamiarze kogoś obrazić. No ale z drugiej strony, czy Liza nie mówi za każdym razem, że chwali się cyckami, dupą, kręci dupą i tak dalej, bo to są jej atuty, które wykorzystuje, żeby stać się popularna? Może to nie jest bycie k***ą, ale jest to trochę szmaciarskie zachowanie, nie? Tak czy nie? No nie wiem. Może nowoczesny świat każe sądzić inaczej. Liza na drugi dzień opublikowała oświadczenie PR-owe, nagle przepraszając za wszystko, z czego chwilę temu się usprawiedliwiała. Kochani, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zachowań podczas pierwszego panelu konferencji Fame. Od początku działalności w internecie każdego dnia czytam wyzwiska na temat mojego wyglądu i pochodzenia. Przepraszam za swoje słowa, liczę na to, że obie odłożymy na bok bezsensowne wyzwiska i skupimy się na tym... Nawet to oświadczenie moim zdaniem jest bardzo słabe, czyli hasło pod tytułem od początku mojego pobytu w internecie słyszę komentarze odnośnie mojego pochodzenia i wyglądu. Czyli słyszysz to komentarze, jak rozumiem, taki miało to mieć wydźwięk, są dla ciebie obraźliwe, źle się z tym czujesz, jesteś przeciwniczką rasizmu, więc stwierdziłaś, że hej, to ja też będę rasistką w takim razie, czy co, bo nie kumam tego oświadczenia. Potem słowa mogą być albo szczere, albo nieszczere. I ciężko jest ocenić, czy ktoś mówi coś stricte PR-owo, czy mówi tak, bo tak myśli. Ale w momencie, w którym Liza najpierw na konferencji rzuca hasło biała p***do, potem przeprasza, po chwili zastanowienia mówi, nie, w sumie podtrzymuję te słowa, ja mam wy***ane, jesteś białą p***ą,
Po czym na wywiadzie, jeszcze po konferencji, znowu podkreśla, że nie powiedziała niczego złego i nazwałaby ją tak ponownie. A potem, jak już widzi, z jaką falą krytyki się to spotkało, to nagle w oświadczeniu jednak ponownie za to przeprasza. Ja nie jestem fanem nieszczerych przeprosin. Ciekawe też klipy na temat Lizy ludzie zaczęli wykopywać z przeszłości. Na jednym z nich na przykład Liza uważa, że przecież ona nie może być rasistką, skoro jest czarnoskóra. Come on, you can say sorry, it's okay. How can I be homophobic? Ogólnie cały konflikt tych pań jest żenujący. Nawet pomijając ten tekst Lizy, to jechanie się od kur... po wyglądzie i napędzanie na siebie swoim widownię jest po prostu smutne. Tutaj w tym miejscu mi się zatrzymał, bo ja już mówiłem wielokrotnie, że gdzieś tam na temat szalonego reportera krążą różne opinie. Ja natomiast uważam, że to jest inteligentny gość, całkiem mądry zresztą, to też może wynikać z wieku stricte, miał czas, żeby jakąś tam wiedzę sobie zgromadzić. Mimo wielu fuck-upów, których się dopuścił, no to nie ukrywam, że gdzieś tam jakiś rodzaj sympatii u mnie na przykład wzbudza. Natomiast to, co on ostatnio wymyślił, to już zakrawał jakieś totalne tak szczerze. Słuchajcie tego. Ogólnie założył projekt, który nazywa się Glory Hall. To chyba chodzi o to, że się kurwa komuś przez ściankę podaje. I teraz słuchajcie. Cześć kochani, to już dziś. Dziś startuje ten projekt, który wam mówiłem, którym pracowałem długo i największe coś, co robiłem tutaj pory w internecie. To jest projekt, który łączy rozgrywkę merytoryczną ze sportową. Teraz dopiero się zacznie, zobaczycie. Tam macie wszystko w opisie, wbijajcie nasze social media, bo teraz to dopiero będzie się działo. No generalnie sama ta zapowiedź bardzo dziwna. Nie wiem, co to ma wspólnego ze sportem, czy w ogóle z czymkolwiek, bo ten projekt, uwaga, Wall Stary, nie Hall, wiem, specjalnie to przeinaczyłem. Czas rozpocząć rewolucję. Glory Wall, sięgnij gwiazd. I teraz tak. Od wielu miesięcy pracujemy nad pozyskaniem niepublikowanych jeszcze informacji o występkach polskich influencerów. Jeśli chcecie dołączyć do gry, będzie mogli wrzucać anonimowe donosy do urny w piątek 8.12 o godzinie 15.30 na Placu Zamkowym w Warszawie. Zaczynamy! Czyli krótko mówiąc, ten projekt polegać ma na tym, że będą wystawione jakieś urny w jakimś miejscu w Warszawie i ludzie mogą przychodzić i pomawiać sobie poszczególnych twórców, próbować wyjąć im złą przeszłość. Na czym ta zła przeszłość ma polegać? Może ktoś się wysrał w miejscu publicznym i nie spuścił wody? Może ktoś dał za niski napiwek w jakiejś restauracji? Może ktoś był za mało miły dla pani sprzątaczki? Może nie używał zwrotów grzecznościowych typu poproszę, dziękuję i to już wystarczająco dużo, żeby wykręcić mu dramę? Może ktoś kogoś w dzieciństwie nawyzywał? Nie wiem, ale dla mnie to już jest totalne skurwysyństwo, żeby próbować w taki żałosny sposób wpierdać się komuś w życie prywatne, na siłę szukać jakichś brudów dziwnych. Dla mnie żenada straszna i mam nadzieję, że ten projekt tak samo szybko jak się otworzył, tak samo szybko zdechnie śmiercią naturalną, bo jest to kurwa straszne. Jest to straszne.